Przed nim teraz najważniejszy egzamin. Zbiornik w Raciborzu funkcjonalność uzyskał 4 lata temu. Teraz przed powodzią ma uchronić Wrocław, Opole i Kędzierzyn-Koźle. Jestem przekonany, że on przejmie większość tej fali czołowej. Zakładam, że wypełni się na poziomie 80%. W Polsce istnieje 120 suchych zbiorników retencyjnych, w tym 22 na Dolnym Śląsku. Zadanie przed nimi przede wszystkim jedno – wypłaszczyć nadchodzące fale. Nikt nie spodziewał się, że to tak szybko spłynie. I choć to inwestycje ważne i potrzebne, to według ekspertów zrobić można znacznie więcej. Infrastruktura hydrotechniczna to jest już taki ostatnia deska ratunku. To jest infrastruktura, która działa w momencie, kiedy wodę już mamy w korycie rzeki, w dolinie rzeki, a ona po prostu płynie z bardzo dużą prędkością. Bo problem, jak przekonują, jest dużo bardziej złożony. W ogóle my nie mamy retencji. Jako kraj jesteśmy na poziomie 6,5% w skali 20-procentowej unijnej średniej, a 40-procentowej dla Hiszpanii. I tu przyczyna jest jedna – błędy w zagospodarowaniu przestrzennym krajobrazu. Tam nie ma miejsca na uszczelnienie powierzchni, na to, żeby kolejne tereny były zabierane tej gąbce właśnie, w którą ta woda mogłaby wsiąkać i betonowane w taki sposób chaotyczny. Bo po pierwsze wciąż buduje się między innymi na terenach zalewowych lub tych, które w schodzeniu wody powinny pomóc. Problem powodzi nie rozwiązuje się w rzece. Stąd też eksperci mówią nie tylko dziś, ale powtarzają to od lat. Potrzebna jest tak zwana krajobrazowa infrastruktura krytyczna. Powinna być zabezpieczona tylko i wyłącznie właśnie na sytuacje kryzysowe po to, żeby ta woda mogła przepłynąć, nie powodując takich tragicznych zniszczeń, jak z jakimi mamy w tej chwili do czynienia. Bo plac budowy zwykle oznacza też jedno – uprzednią wycinkę drzew. Na terenach górskich jakiekolwiek wycinki lasów, a już szczególnie tych cennych, czyli mieszanych czy bukowych, to jest po prostu zgroza, tak? I to na pewno się nie opłaca. Dolny Śląsk ze względu na położenie był, jest i będzie obszarem silnie narażonym na powódź. Wytwarzają się różnego rodzaju turbulencje, jeżeli chodzi o klimat, tak, fronty są poprzez góry w jakiś sposób zatrzymywane. Jest to specyficzne dla tego obszaru. Rozciągające się pasma górskie i doliny sudeckich potoków są stosunkowo krótkie i o dużych spadkach, a to powoduje, że woda do głównych rzek regionu spływa szybko i intensywnie. Naturalna retencja jest znikoma. Też trudno mówić w takim terenie o bagnach. No, lasy są i ściółka, ale tak jak wspomniałem, to jest bardzo cieniutka warstwa gleby. I można by budować więcej zbiorników, co w teorii wydaje się być proste, gorzej już z praktyką. Właśnie nie takie proste, nie ma gdzie, nie ma jak, trzeba tą wodę zatrzymywać wcześniej. A proste nie jest też wypracowanie jednej koncepcji, jak z powodzią powinniśmy walczyć. Przede wszystkim musimy dojść do konsensusu ze środowiskami przyrodniczymi, ponieważ gdzie cokolwiek byśmy nie zbudowali, to zawsze będzie to ingerencja w przyrodę. Choć co do ogólnej oceny wydają się być zgodni. Bardzo beztrosko przez ostatnie kilkadziesiąt lat traktowaliśmy środowisko, przyrodę, nasz krajobraz. I co my możemy zrobić? No my możemy tylko i wyłącznie zmniejszać skalę tego ryzyka, które się pojawia. Barbara Sobska, TVN24.